Rozmowa Polskiego Radia 24. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, Marcin Gwóźdź, państwa i moim gościem. Witam pana posła, witam państwa. Witam pana redaktora, dzień dobry państwu. Panie pośle, rocznik 77, no to pan sobie poczeka na to szczepienie trochę. No cóż, no nie 73, tylko 77 i faktycznie zaczekam, ale czekam no, 73 to mój, dlatego tak odważnie to głoszę. Panie redaktorze, no to pan poczeka krócej. Życzę panu do tego momentu zdrowia oczywiście. Ja poczekam troszkę dłużej, ale jeżeli będzie szansa i możliwość zaszczepienia się, to oczywiście skorzystam z tej okazji. AstraZeneca przez niektórych uważana jest jako zła, bo może zakrzepicę prowadzić, doprowadzać i prowadzić do niej, tak? Teraz takie same obawy, czy takie same zarzuty kierowane są w stronę szczepionki Johnson & Johnson. Do czego my zmierzamy tak a propos? Czy my w ogóle wiemy, czym my się szczepimy? Ja wierzę w Europejską Agencję Leków, wierzę również w lekarzy i w farmaceutów i wierzę w to, że szczepionki są bezpieczne dla zdrowia. Faktycznie pojawiły się w ostatnim czasie doniesienia o niepożądanych skutkach szczepionki AstraZeneca, ale korzyści z tej szczepionki zdecydowanie przewyższają zagrożenie. No zagrożenie tutaj faktycznie zakrzepicą jest zdecydowanie... To są ułamki procenta, a korzyści, które możemy odnieść z tego szczepienia, czyli uchronienie się przed zakażeniem COVID-em, no zdecydowanie preferują użycie tej szczepionki. No i polski rząd tutaj zachował zimną krew i cały czas Polacy są szczepieni tą szczepionką. Te informacje, które popłynęły do nas po spotkaniu i po posiedzeniu Rady Gabinetowej, one jakoś pana nastrajają? Jakieś wnioski pan wyciąga? Panie redaktorze, nastrajają chyba optymistycznie z tego, co mówił po spotkaniu Rady Gabinetowej pan prezydent. Matury się odbędą. Tak? Matury się odbędą. No to rzeczywiście jest powód do optymizmu, przynajmniej dla maturzystów. No nie wszystkich z pewnością, na pewno nie dla wszystkich, ale jest to powód do optymizmu. No powodem do optymizmu jest to, że minister Czarnek zapowiedział powrót do szkół. No dzieci już oczekują powrotu do szkół. No tak, ja szczerze mówiąc też oczekuję, bo wiem jak ta izolacja działa na... To ja panu przypomnę, że profesor Czarnek już zapowiadał powrót dzieci do szkół i nie wyszło. No nie wyszło, ale tym razem mamy taki poziom szczepień. No przypomnę, panie redaktorze, no ponad 7 milionów szczepień wykonanych jak do tej pory. No zapowiedzi są bardzo optymistyczne. Dodatkowo 5,5 miliona szczepionek w kwietniu, 9 milionów szczepionek w maju. No rząd zapowiada, że do końca sierpnia zostaną zaszczepieni niezależnie, czy to rocznik 73, czy 77. Wszyscy będą chętni mogli się zaszczepić. No tak, to w takim razie jak interpretować słowa, bo one również padły z ust pana prezydenta, motywowanego przez premiera Mateusza Morawieckiego, żeby jednak załatwiać szczepionki chińskie. No, skoro dla wszystkich te szczepionki będą, to po co nam dodatkowo jeszcze kolejne szczepionki? No ale po Radzie Gabinetowej przecież był jasny komunikat, że na dzisiaj nie ma takiego tematu, że szczepionek chińskich w Polsce nie będzie. No jest zabezpieczonych 170 milionów dawek szczepionki. No to jest naprawdę z wielką górką dla wszystkich Polaków, a przecież niestety nawet z sondaży to wiemy, czy z jakichś badań opinii publicznej, że nie wszyscy w Polsce chcieliby się zaszczepić, tak? Więc myślę, że tematu chińskich szczepionek nie ma i ten jasny komunikat dzisiaj popłynął, aczkolwiek faktycznie na prośbę premiera Morawieckiego pan prezydent Duda takie rozmowy, powiedzmy badanie rynku też prowadził. Temat rozeznał, możliwości również już zna. Tak się zastanawiam, ponieważ Niemcy dodatkowo sobie jeszcze gdzieś tam 30 milionów szczepionek dokupili, to po co Rosjanie tak bardzo są zainteresowani wprowadzeniem swojej szczepionki, czyli tego Sputnika V na rynek niemiecki? I dlaczego na przykład w Bawarii Bawarczycy, a właściwie tamtejsze władze, dążą do tego, żeby sobie Sputnika V też dokupić? No cóż, no ciężko mi odpowiadać za Niemców, no a dlaczego Rosjanie dążą? No chyba odpowiedź jest prosta, no dbają też o interesy swoich firm farmaceutycznych, no przecież to chodzi o pieniądze. No drodzy państwo, no szczepionki nie są za darmo i to nie jest tak, że Unia Europejska daje Polsce szczepionki, tak? Czy korzystamy ze szczepionek niemieckich? No to
To nie jest prawda, to nie są szczepionki Unii Europejskiej, to są szczepionki zakupione przez polski rząd, przez polskiego podatnika. No 2-4 miliarda z tego, co dotarłem do takich danych, ma to kosztować, a być może nawet i więcej. No Polacy mają tą szczepionkę za darmo, ale jednak na samym końcu no ktoś za tą szczepionkę płaci i za tą szczepionkę płacą polscy podatnicy i polski rząd. Trzecia dawka niewykluczone będzie musiała być zaaplikowana. No to nie jest radosna wiadomość. To też zależy, no bo akurat w przypadku szczepionki Johnson & Johnson jest mowa o drugiej dawce i chodzi tu o mutacje, które w tej chwili się pojawiają. No to jest naturalne, że wirus mutuje. No niektóre mutacje są bardziej łagodne dla ludzi. No niektóre niestety są bardziej szybciej się rozprzestrzeniają i są bardziej szkodliwe, niebezpieczne. Być może taka konieczność będzie. No tego ja nie jestem ani lekarzem, ani nie mam wykształcenia medycznego, więc nie jestem w stanie stwierdzić. Ale myślę, że musimy tu polegać na naszych doświadczonych, też zbierających doświadczenia przez ostatni rok lekarzy, którzy zajmują się pandemią, żeby taką decyzję podjęli. No na razie temat jest tylko chyba w sferze dyskusji. Jak wiem, no nie ma mowy o trzeciej dawce. Ze Śląska, z Dolnego Śląska, bliżej do Czech, aniżeli z Warszawy. W związku z powyższym u granic macie już brazylijską mutację. No myślę, że nie tylko brazylijską, a różne mutacje mamy u granic i mamy w Polsce. No przecież mamy też mutację angielską, która bardzo szybko się rozprzestrzenia, no i odpowiada za tyle przypadków zachorowań w Polsce. No za granicą, no nie tylko w Czechach, ale myślę, że tych mutacji będzie bardzo dużo. No ja bym się jakoś szczególnie tego nie obawiał. Zresztą no też trzeba przypomnieć o tym, że wirus COVID, no to nie jest pierwszy wirus z tej grupy. Te wirusy się pojawiały. Mieliśmy ptasią grypę i mieliśmy też innych koronawirusów sporo. No akurat ten jest szczególnie niebezpieczny dla życia ludzkiego. No i tu też apeluję. Jesteśmy w takim okresie przełomowym, bo myślę, że miesiąc kwiecień, miesiąc maj to będą te okresy, które zdecydują o tym, że będzie można zaszczepić wystarczającą liczbę osób i będziemy mogli rezygnować z tych restrykcji. No i gospodarka i ludzie, którzy czekają każdego dnia na to, żeby te restrykcje zostały zniesione, no doczekają się, już te wakacje będą relatywnie normalne i chyba wszyscy na to czekamy. Myślę, że pan redaktor również i wszyscy, którzy nas słuchają, czekają, kiedy będzie można wyjść na słońce i będzie można odpocząć i spotkać się ze znajomymi, z przyjaciółmi. Gdybyśmy chcieli stworzyć sobie tutaj taką półnamiastkę atmosfery sejmowej, to musiałbym zanegować to, że czekam na wakacje, ale przecież wtedy wyszedłbym na hipokrytę. Zdaje się, że każdy z nas czeka i chciałby je spędzić tak, jakby po prostu sobie je wymarzył, albo jakby je chciał przynajmniej od samego zarania i założenia spędzić. To jest dla mnie rzecz oczywista. Prognozy pogody na ten weekend są optymistyczne. Później niestety ma nadejść załamanie kolejne i taka ta wiosna będzie. No, miejmy nadzieję, że prognozy się nie sprawdzą, przynajmniej w tym wypadku, ale to z prognozami jak z sondażami. Na pstrym koniu, jak i łaska pańska jeżdżą. Panie pośle, pamięta pan może nazwisko waszego kandydata, waszego, czyli Prawa i Sprawiedliwości, na Rzecznika Praw Obywatelskich? No, Bartek Wróblewski. A pamięta pan poprzednika Bartłomieja Wróblewskiego jako kandydata? Profesora Wawrzyka. Tak jest, Piotra Wawrzyka. Nie obawia się, że pan poseł Wróblewski podzieli los pana ministra Wawrzyka? No oczywiście, że trochę się obawiam, choć szczerze mówiąc bardzo panu posłowi Wróblewskiemu kibicuję i tutaj też korzystając z okazji, jeśli o tym rozmawiamy, no to chciałbym zaznaczyć, no poseł Wróblewski ma swoje ukształtowane, jasne poglądy w kwestii ochrony życia. I ja czuję, i tak to odczuwam, i wielu też wyborców, ludzi, z którymi rozmawiam, ja też tak odczuwają, że poseł Wróblewski jest w pewien sposób dyskryminowany przez środowiska lewicowe za swoje poglądy. A czy uda się posłowi Wróblewskiemu zbudować taką większość dookoła swojej osoby w Senacie, to tutaj pewne obawy mam. No, liczę na pana senatora Libickiego, który wypowiadał się pochlebnie o panu Wróblewskim. No bo co do poparcia w Sejmie, myślę, że każdy w obozie Zjednoczonej Prawicy takiego poparcia panu Wróblewskiemu udzieli. Więc no spokojnie czekajmy. Uważam, że ten temat powinien być jak najszybciej załatwiony w sensie pozytywnym. Tak, że będzie... Z samym senatorem Libickim to nie wyjdzie.
nie wyjdzie. No, no, z samym senatorem libickim nie wyjdzie, bo to będą, bo jeżeli dobrze liczę, 49 głosów. Tyle wyjdzie. No tyle wyjdzie, ale myślę, że pan Bartłomiej Wróblewski też prowadzi akcję informacyjną, rozpotyka się z różnymi środowiskami, więc wierzę w to, że to poparcie w Senacie dla siebie zbuduje. No, zaczął od poparcia w parlamencie, to poparcie w Sejmie ma. W Senacie musi jeszcze popracować, no ale ma na to trochę czasu. No, trzymam za niego kciuki. Mój głos pan Wróblewski w tym głosowaniu ma. Artur Dziambor, który był przed panem, powiedział, że wstrzyma się od głosowania, choć nie ma dyscypliny żadnej klubowej, jeśli chodzi o Konfederację. A pan poseł Wróblewski na Konfederatów liczył. No to się chyba troszeczkę przeliczył. Jeżeli chodzi o to... No cóż, no tutaj, cóż, pan Artur Dziambor, Konfederacja. No nie myślę, że pan Dziambor to jest jedyny głos w Konfederacji. Myślę, że nie ma dyscypliny i część z Konfederatów pana kandydaturę pana Wróblewskiego poprze. To głosowanie przed nami, to już w nadchodzącym tygodniu, później będzie Senat. Co jeżeli się okaże, że i ta kandydatura przez Senat nie przejdzie? Co wówczas zrobić? No cóż, no ja patrzę na to optymistycznie. No jeżeli się nie uda zbudować tej większości w Senacie, no będziemy poszukiwali kolejnego kandydata, który zyska poparcie w obu izbach polskiego parlamentu. No to jest chyba oczywiste. Czy mógłby to być profesor Gwiazdowski, czy nie za bardzo? Profesor Gwiazdowski, no cóż, no profesor Gwiazdowski, o ile ja dobrze pamiętam, chciał likwidować ten urząd, na który później kandydował. Nie sądzę, żeby to była kandydatura, która mogłaby zyskać poparcie w obu izbach. Wiem, że ma poparcie na pewno pana Artura Dziambora. Znaczy, tutaj troszeczkę wybiegam w przód, bo nie wiem konkretnie, czy Artura Dziambora, ale na pewno miał poparcie Konfederacji, więc myślę, że nie. Jak pan redaktor pyta, no to ja odpowiadam, że nie. Ciekawy tydzień przed nami, a weekend ku zastanowieniu i refleksji poświęćmy. Bardzo dziękuję. Marcin Gwóźdź, Prawo i Sprawiedliwość, był państwa i moim gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dobrego popołudnia. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję państwu.